Ile osób przyjechało na dzisiejsze święto konwali? Trudno powiedzieć, ale przyjechało 18 domów pomocy społecznej, a więc każdego około 7-10 osób. Są nasi mieszkańcy, ponad 100 osób, są mieszkańcy wsi Psary, są zaproszeni goście, są emeryci, renciści i są też rodziny mieszkańców. Także jest to spora liczba osób. A z jakiej miejscowości przyjechali goście? Domy pomocy społecznej przyjechały właściwie z całej Wielkopolski, od Skęczniewa poprzez Baszków, Kotlin, tutaj powiat ostrzeszowski, także wszystkie, które utrzymują z nami kontakty, gdzie wymieniamy się właśnie na różnych imprezach doświadczeniami i integrujemy, dotarły dzisiaj. Jakie Państwo przewidzieliście na dzień dzisiejszy atrakcje? Główną atrakcją jest występ zespołu Bayer Full, ale mieszkańcy mają też olbrzymią radość, bo uczestniczą w konkursach. Mamy 3 świetne konkursy, bo na konwaliowy wóz bojowy, mamy konkurs na proporzec konwaliowy oraz na alejce tutaj w pobliżu powstają przepiękne malunki w czasie imprezy, malunki o tematyce mandala konwaliowa. Wszystkie później są oceniane przez jury i mieszkańcy domów otrzymują nagrody. Także jest to sporo uciechy i zawsze wyzwanie dla tych uczestników z innych domów.